Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Szkoła, wprawdzie wyższa, ale wspiera też najmłodszych. W Olsztynie odbył się koncert zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, którego działalność sponsoruje między innymi Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP. XXIII koncert charytatywny Pomóż Dziecku. W programie występ kabaretowy formacji Châtelet. Muszą Państwo na niego bardzo uważać, ponieważ ten facet może Wam zrobić krzywdę. I koncert Krystyny Giżowskiej. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to jedna instytucja, natomiast w takich akcjach charytatywnych biorę bardzo często udział. I wydaje mi się, że generalnie jest taka potrzeba. Jest dużo dzieci, które wymagają jakby takiego wsparcia. Misja jest niezmienna. Dbanie o dobro dziecka w różnych aspektach, prawda? I jego rozwoju fizycznego, psychicznego, w dążeniu do zapewnienia mu takiego socjalnego bytu, a przede wszystkim, aby tam, gdzie jest pomoc potrzebna tym dzieciom, to jej udzielać. Koncert był zwieńczeniem akcji Pomóż Dziecku, ale również okazją do podziękowania darczyńcom i sponsorom z województwa warmińsko-mazurskiego. Jan Zamoyski powiedział: takie będą Rzeczpospolite, jak ich młodzieży chowanie, powiedzmy wychowanie. Jednym z nich jest Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. Opieka nad młodymi ludźmi, ukierunkowanie, jest to najlepsza inwestycja z perspektywy rozwijającego się społeczeństwa. Lepszej nie ma. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest tą, tak jak powiedziałem, bardzo szlachetną organizacją, w zasadzie Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, którą trzeba wspierać w każdym wymiarze, bo myślę, że to tylko pozytywnie może świadczyć o wizerunku naszej uczelni. W akcję co roku chętnie włączają się całe rodziny. Dzieci też biorą w tym udział i w jakiejś przyszłości będą jeszcze bardziej wspierać niż my. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci niesie pomoc najmłodszym już od prawie 100 lat. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv